pamiętasz ten moment, jak wykopywaliśmy ten magnet i ten hełm drugowojenny? Pamiętam to doskonale. Pamiętam to, jakby było to wczoraj. Za każdym razem, kiedy jeździmy do tego lasu, ten las zawsze nas zaskakuje. I myślę sobie, że może się tam wybierzemy teraz i wzbogacimy nasze gablotki o kolejne fajne eksponaty. Las wyjątkowy, miejsce wyjątkowe. No i szczytny cel. Chcemy po prostu rozszerzyć nasze gabloty w Izbie Historii Regionu. Jedziemy? Jedziemy. No to jedziemy. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Miejsce, do którego jedziemy na poszukiwania, to las. Las, w którym 23 stycznia 1945 roku doszło do pewnego zdarzenia podczas II wojny światowej. Armia Czerwona wkracza do miejscowości Susz. Kilkudziesięciu żołnierzy Wehrmachtu bezskutecznie broni miasta. Świadomi, że nie obronią miasta, postanawiają uciekać w kierunku pobliskiej miejscowości Bronowo. Tam zostają okrążeni, ale udaje im się zbiec do pobliskiego lasu, rozpraszając się po nim, aby ratować swoje życie. Na chwilę przed tym, jak zostaną pojmani do niewoli, rozbrajają się ze wszystkiego, co mają przy sobie, wyrzucając broń, hełmy, odznaczenia i rzeczy osobiste. Znając obszar tego zdarzenia, postanawiamy przeszukać ten las, prowadząc poszukiwania przy użyciu wykrywacza metali. Czyżby pierwszy sygnał koło samochodu i już sukces? Za pięknie by było. No ale różnie może być. I jest krągłość. Ja zawsze przy samochodzie szukam. Ale nawet, i to pierwszy sygnał, czy drugi? Czy miałeś coś? Nie no, pierwszy fejning. Jest. Widzisz? I fejning, patrz, ale to jest wojenny. Jak ładnie widać. Wojenny to jest nie, to jest wcześniejszy. Myślałem, że to związane nie. Z działaniami wojennymi. Nie, to jest cesarstwo. Cesarstwo? No, także wcześniejszy, ale jakby to jest mniej istotne. W tej chwili piękne otwarcie poszukiwań, także gratuluję. I żółwik. W moim dzisiejszym zamyśle też było wejście na te moczary, żeby zobaczyć, czy nic tu nie było porzucone lub wyrzucone. Natomiast wcześniej była tu woda, a teraz wydawało mi się, że można wejść, ale nie jest tak łatwo. Nie bałaś się tu wejść w te trochę moczary, bo tu wszędzie grząsko. Co to? Znaczy co to? Zgadnij. Nie zgadniesz nigdy w życiu. Widelczyk. Widelczyk. Tu może być sporo rzeczy, tu nie było szukane na tych bagniskach. Tylko czy my tu wejdziemy? Widelec? Tak, i coś srebrny, na obiad. Czy coś na obiad, co na obiad? Trochę ale, tego, zielska. Ale zobacz, resztki ma. A patrz, jeszcze ma tu coś napisane. Weź zobacz. Cisza, skupienie. Bo... Erchrum 1, a tu z przodu nie mogę odczytać, ale coś tam. Gdzieś jest tutaj sygnałowy skarpie. Zaraz zobaczymy, co to jest. Gdzieś tutaj, ale łamie mi się ten sygnał. Także cholera wie, co to będzie. Odłożę łopatę. Tak, zaraz wrócimy do tego sygnału. Tradycyjnie w takich miejscach, gdzie coś się działo, gdzie był jakiś kocioł wojenny, gdzie ci żołnierze, tak jak wcześniej mówiłem, tutaj biegali i wyrzucali wszystko, co mieli przy sobie.
to każdy sygnał to tydym bicie serca, bo uwierzcie mi, w tym miejscu tutaj, w tym lesie było sporo odznaczeń, było dużo monet, było też dużo rzeczy osobistych, były też w tym złote obrączki i inne rzeczy. Ci żołnierze niemieccy, jak wiedzieli, że za chwilę zostaną pojmani, wszystko wyrzucali, tak żeby żaden żołnierz radziecki nic od nich nie przejął. A nie daj Bóg, jeżeli miał, w cudzysłowie, nie daj Bóg, miał jakieś odznaczenie, na przykład za walkę wręcz, czy wskazujące na to, że zabijał więcej innych, już było po nim, dlatego oni wszyscy wiedzieli, że trzeba to wszystko wyrzucić i pozbyć się dowodów funkcjonowania podczas II wojny światowej, tak ogólnie mówiąc. A tymczasem wracamy do sygnału. I łyżka. Ewelinka przed chwilą znalazła widelec, a ja łyżkę. Taka łyżka również też mogła być na stanie u żołnierza w kieszeni czy w chlebaku, no bo nie mając takiej łyżki, jak sobie mogli poradzić, żeby zjeść jakiś ciepły posiłek. Także to może być jeden z nielicznych tutaj śladów właśnie tego, że człowiek, żołnierz się tutaj rozbrajał. '94, '95 teraz bije wykrywacz. Dla mnie to jest informacja, że jest to coś dużego, aluminiowego, albo strzelam, albo duży mosiądz, albo duża moneta srebrna, ale zaraz zobaczymy. Chyba Polmos. A gdzieś jest, rzucę tego kija, bo mi tu przeszkadza. O, sorry. Uderzyłem cię? Nie, ale kamerę. A, jest. O, ale nie wiem jeszcze co. Zobaczcie. Zobaczcie, co tutaj wyszło. Nie. A, jakieś pudełko. Pierwsza myśl, że to pudełko, bo zobaczcie. To jest chyba bakelit, tak mi się wydaje. A to był... No zgadnijcie. Raz, dwa, trzy. Jak myślicie, co to było? Kompas? Kompas, ale bardziej to, co z niego zostało. Chociaż w tym miejscu wcześniej znajdowaliśmy dużo, bardzo dużo kompasów. Te kompasy miały pozbijane szkiełka, były zupełnie poniszczone. Ale spowodowane to było tym, że po prostu kompas podczas wojny był na wagę złota i celowo były niszczone, żeby taki kompas nie wpadł w ręce wroga i żeby im czasami nie służył. Wiecie, był koniec wojny światowej i brakowało wszystkiego. Wbrew pozorom, pomimo to, że żołnierze byli wyposażani w te kompasy, oni je też po prostu podczas działań gubili. Taki kompas to jak skarb. Ratował niekiedy życie i wskazywał kierunek, gdzie dany żołnierz ma się kierować, jak dostawał rozkaz, czy po prostu w ferworze walki się zgubił. Szkiełko nie zostało zbite. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Może po prostu ktoś nie myślał o tym, żeby to zniszczyć, ten kompas zniszczyć. Natomiast ja pierwszy raz się spotkałem z taką małą odmianą kompasu i to jeszcze chyba tutaj jest bakelit tworzywo. Dlatego cała ta rama, korpus ładnie się zachował. Środek niestety, zobaczcie, jedno wielkie próchno. A dzisiaj nie używamy kompasów, tylko co? Nawi. Nawigacja, tak jest. Ale w izbie stworzy cały komplet jakby tego miejsca, bo taki był zamysł dzisiejszych poszukiwań, żeby gablotę wzbogacić o kolejne przedmioty. A ich jest tutaj na pewno dużo, tylko są warunki trudne do poszukiwań, ale my się nie poddajemy. Tu pod tym piękiem mam jakiś sygnał.
tylko muszę ten pieniek przerzucić. Sygnał poważny. Każdy jest poważny. Generalnie... A, jest. A. Zobaczcie, co znalazłem. Zapalniczkę, zapalniczkę, zapalniczkę. Jeszcze do środka wchodziły korzonki, ale tak prawdę mówiąc, to nie za bardzo miałem chęci tego belaśka przerzucać. Myślałem, że nie dźwignę, natomiast był spróchniały, także łatwo mi się udało i przez to znalazłem sygnał. Być może sygnał, który ktoś ominął. Natomiast nasuwa się pytanie, czy działa? Działa? Na pewno nie działa. Na pewno nie działa, nie ma tych mechanizmów u góry i nie ma benzyny. Nawet nie pachnie benzyną. Natomiast jakie pytanie się nasuwa? Czy ta zapalniczka była w kieszeni u żołnierza jakiegoś? Czy po prostu to zapalniczka, który zgubiła jakaś osoba cywilna? Generalnie jesteśmy w miejscu, prowadzimy poszukiwania. Za mną te bagno, to kiedyś był staw hodowlany. Jest informacja nawet na starych mapach. No i kolejna niewiadoma. Kolejna niewiadoma z tego miejsca, ale ja lubię takie niewiadome, bo trzeba zagadkę będzie rozszyfrować. A tymczasem idziemy dalej. Pogromca karp. Zabiłeś mnie. A tym razem guziczek, guziczek, tak zwany groszek, który był na mundurze niemieckiego żołnierza. Nawet tutaj ma jakieś sygnaturki. Bliżej mi nic na razie nie mówiące. Zobaczcie sami. Jakiś nawet numer pod spodem jest. Jakbym miał czas i wybierałbym miejsce na to, żeby coś zakopać, to wybrałbym właśnie przy takim wielkim drzewie i wrzucił tutaj do tego bagna, gdzie prowadzimy poszukiwania. Intrygujące miejsce. Tu mam jakiś sygnał. Zaraz się przekonamy, co to jest. Czy to... Tu jest na wierzchu. Gdzie to jest? Gdzie to jest? A tutaj w tej bryłce nie. A tu jest. Blaszka. Blaszka, zobaczcie, blaszka. Blaszka, ale jaka dziwna. Kawałek blaszki, zobaczcie, takie zamknięcie ma. Ciekawe od czego to. Ciekawe, ciekawe. I to praktycznie leżało na wierzchu tutaj pod tymi liściami. A tam Ewelinka coś znalazła. Też lubisz przy drzewach szukać, co? Nie raz? Dwa. Nas zaskoczyło. Zaskoczyło pozytywnie te drzewo. Co masz? Naparstek, naparsteczek, rozmiar dziecięcy, można powiedzieć. No, naparstek. Widzisz, ale jaka historia. Zobaczcie, tutaj za Ewelinką już zaczyna się pole. O, to było przed wojną też pole orne, a my jesteśmy na skraju lasu. Ale jeszcze coś mam. Ewelinka znalazła naparstek, bo ktoś schodził do wody, siedział sobie i pewnie szył komuś marynarę. I podejrzewam, taką... że o! To jest to. O! Co ty znalazłeś? Tylko u mnie jest. Zobaczcie, a pokaż drugą stronę. I patrz, jest coś napisane. Zaraz jakiemu? Ajpaka, mace. Makapaka. Makapaka, zobaczymy. Ale zobacz, to jest ten sam. Taki to sam? To jest ten sam, tak. Coś ma tutaj jakieś sygnał też. Znaczy ten sam, podobny. Zobaczcie, ale tu ma napisy. Po rosyjsku, tak? Nie po rosyjsku. Ukraina. Ukraina. Nie. A du. Nie chcę rzeźbić, zobaczcie sami w środku. Nie znamy języka. Nie znamy języka. Natomiast myślałem, że ten kompas, co ja znalazłem, jest niemiecki, a okazuje się, że to radziecki twór. Myślisz? Nie wiem, ciągle widzicie, w danym momencie pierwsza myśl, świadomość jest inna, później człowiek dochodzi do tego, że jednak nie jest to produkcji takiej, jak się myśli, czy nie jest to przedmiot, który jak się myśli, ale to jest właśnie fajne w tych poszukiwaniach, no bo przecież nie mamy takiej wiedzy na jakby w każdej dziedzinie. Ją sobie tworzymy poprzez właśnie znajdki, które znajdziemy i później analizy. I to jest fajne w tej naszej pasji poszukiwawczej. A to Niemiec nie mógł nosić radzieckiego kompasu? No mógł, wiesz, no to tak jak wcześniej mówiłem, były działania wojenne i
te rzeczy się przemieszczały, na wyposażenie wchodziły nawet rzeczy, które były zdobyte u innych żołnierzy. To był taki duży misz-masz. Jest data? Tak ogólnie mówiąc. Tak, a teraz zaglądamy do tej daty. Jest. 1940, prawda? Tak. Tak. 1940. A ty masz... zobacz na tym. Coś tu masz napisane. Też jest coś. Ale chyba nie ma daty. Tu jest trójka i dwójka, trzy. To są numery jakieś, znaczy numery jakieś. Numery... Ale nie masz daty. Numer seryjny. Ja numer... mam, a ty nie masz. Bliźniaki. No tak bym nie powiedziała. Pyk, pyk. Ale teraz już wiem, że pod spodem też jest napis. I to nie w języku niemieckim. Wybijemy szybę i zobaczymy. Tu jest trochę inny, wiesz? Ma jakieś inne napisy. Tutaj tej skarbce jest jakiś duży sygnał. Nie wiem, czy jest tu luźna ziemia. Wydaje mi się, że ktoś tu przede mną podkopywał ten sygnał. Tak, na 100%. Ktoś pewnie z innych poszukiwaczy. Ale zobaczymy, co to jest. Czy ktoś coś zostawił, czy coś ukrył. Nie mam pojęcia. Ale głęboko. Chyba, że ktoś coś zakopał. A, co to jest? Kawał blachy, ale tak jak mówiłem, miejsce tutaj u nas lokalnie znane i też inni detektoryści mają pozwolenia na ten teren i też tutaj przyjeżdżają na poszukiwania. Ktoś po prostu znalazł ten sygnał, wrzucił go, a ja go kolejny raz podkopałem. Co tam ta Ewelinka znowu już wygrzebała z ziemi? Oczywiście standardowo sprawdzam przy drzewach, no i myślałam, że nie wykopię tego, bo tu korzeni w cholerę i takie łoto coś, taki pierdółek. A to pocisk rozdupcony. No tak właśnie też myślałam, ale na początku jak zacząłem, myślałam, że kawałek guzika. Guzika. Ale w jakim miejscu? Wiesz co, a może sprawdź, bo jak podchodziłem do ciebie, zauważyłem, że tu jest taka dziupla. W takich dziuplach też było chowane dużo rzeczy. Dla zwierzątek. Historie człowieka. Stare drzewo aż dubni. Mimo sygnału. Wychodź! Wyskoczy. Ja na jakiś ciekawy przedmiot gwizdałem. Natomiast on sam nie wyskoczy, trzeba to wykopać. Jest tutaj. Ja już widzę, co to jest. Najpierw zobaczcie, jak sobie ładnie tutaj leży w ziemi. Na jakiej głębokości jest około 7-8 cm, a w większości to taka ta ściółka i ten miks taki leśny, liści i z mchu. A jest to guzik. Guzik, kolejny guzik z munduru żołnierza niemieckiego. Jeszcze zostało trochę. Co to jest? Zakłady przemysłowo-spirytusowe. Ba, widzisz, zostało, bo starogardzkie. Ktoś nie gulnął do końca. Bo już nie miał może siły. Nie tak. Tym razem ku mojemu zaskoczeniu, zobaczcie, nabój. Tak zwany nabój ćwiczebny. On jest w środku pusty. Ale skąd on się tu wziął? Cholera wie, bardziej bym się spodziewał tutaj łusek, które już były wystrzelone z karabinów, bo jak trochę się tutaj Niemcy z ruskimi ganiali, no to jest to normalne, a jak na razie tych łusek nie ma. Może to i dobrze. Nawet i takie rzeczy można znaleźć na poszukiwaniach. Oczywiście nie wykrywaczem, tylko na oko. Szklany wazon potłuczony.
bezpiecznik. Zobaczcie, praktycznie się rozpadł. Był praktycznie pod liściami. W sumie nie wiem dlaczego, no ale tak musiało być. A tam Ewelinka sobie przymierza się do kolejnego sygnału wyciągnięcia. I mam monetkę. Druga moja dzisiaj. I jest to. U pani, to wojenny fenik. 5 nawet. 5 feningów, ale to jest miedziane. Miedziane 5 feningów. A odczytaj datę na nim. Wow. 1939. Moneta 5-feningowa. Co prawda trzeba powiedzieć, że też te monety im ładnie wyszły. Tutaj nie będę komentował, ale widzicie, co jest z drugiej strony. I jest też data. Proszę. Dobre miejsce. Chcecie zobaczyć, jak wygląda torba poszukiwacza? Pełna grzybów. O, także. A gdzie te fanty pełne to, na pełne? Fanty pełne w to. To jest przyjemne z pożytecznym. Chodzę z wykrywaczem, to jest przyjemność, a pożyteczne zbieram grzyby do sosiku. Tam Krzysiu ma sygnał. A tu z tego dołka wykopałam. Spójrzcie, kolejnego feninga, nawet i 10 feningów wojennych. Tak z jednej, trochę podżarty, podniszczony, w brzydkim stanie. No tak z drugiej. Jeszcze może uda mi się zobaczyć, który to rok. Może i nie uda mi się. Idziemy zobaczyć, co ten pan ma tam. Zapraszam. Może być wszystko albo i nic. Może być wszystko albo nic. Sygnał ID wysokie, bo 88. No zobaczymy, co to jest. O, już widzimy. Piękne złoto. Odznaczenie. Ale jakie? Pijaków. Domyślcie. Odznaczenie pijaków. Dzisiejsze poszukiwania zakończyliśmy. Wydawałoby się, że w miejscu bardzo przeszukanym, bo jak wcześniej wspominałem, to miejsce jest znane od wielu, wielu lat i ciągle tutaj powracamy i zawsze coś się znajduje. Tym bardziej trzeba się cieszyć. Kolejne ślady działań wojenne, kolejne pamiątki do Izby Historii Regionu. Odpalamy auto i jedziemy do naszego lokalnego muzeum. Część znajdek już jest w gablocie, natomiast niektóre z nich wymagają doczyszczenia i zastanowienia się z naszej strony, gdzie je ulokować. Czy może zrobić też specjalną ekspozycję. Natomiast my zapraszamy Was do Susza, do Izby Historii Regionu, którą prowadzimy. Tutaj możemy Wam się pochwalić znajdkami, które wydobywamy z ziemi, posługując się wykrywaczem metali. Na dzisiaj będziemy kończyć ten odcinek. Pamiętajcie, zostawcie taktyczny like, komentarz i subika. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.